Dzień dobry kochani, w nowym vlogu. Ja dzisiaj trochę tak niewyjściowo, ale to dlatego, że za chwilę będziemy się szykować i jechać na grilla. Co ty robisz? A no tak, posłuchajcie, od samego rana Massimo słucha Eros Ramazzotti. Tak, chodzi i śpiewa, a siedzimy przy stole, bo właśnie zaczynamy śniadanko i od tego zaczynamy nasz dzisiejszy vlog. Patrzcie na tego małego gamonia. Siedzi i czeka, aż mu się coś pod stół rzuci, tak? Tak? Ty już jadłeś. Pipo. Pipo. Udaje, że nie słyszy. Pipo. O, i przyszła druga. Przyszła sępić. Widzieliście to? Tak to się robi. O, tak się prosi o żarło. No i jesteśmy już prawie gotowi. To są moje rzeczy do zabrania na leżakowanie, czyli tak, gazetki, powerbank, kosmetyki, okulary obowiązkowo, mam też kapelusz i tutaj mamy część rzeczy w koszyku na nasze piknikowanie, ale jeszcze druga część już jest w samochodzie, obowiązkowo poduszka, leżaki też już Massimo poszedł zapakować do samochodu, także za chwilę ruszymy. No to jedziemy, czas zacząć ostatnią niedzielę. Piknik. Czas zacząć ostatnią niedzielę sierpnia, czyli ostatni taki piękny weekend. Tak, jedziemy na piknik. Grill. Ten, co się zawsze wtrąca. Piknik. Tak, na grilla, na piknik. Zobaczcie, vadi vedere come abbiamo votato il cestino. Ci ho fatto vedere a casa. Bo już mi wam pokazała koszyk nasz załadowany. Cestino, cestino. Ale już wam pokazywałam. A ja mam fare piknik polski. A powiem wam, że mamy taką miejscówkę nad kanałem Żerańskim, gdzie zawsze spotykamy się z moją rodziną i robimy sobie właśnie takiego grilla, piknik, na pożegnanie lata, że jedziemy spędzić czas miło, bo jakby inaczej, ale najpierw musimy pojechać po moją mamę, bo okazało się, że tata wybył z samego rana, żeby zająć miejscówkę, bo podobno jest gorąco, wszyscy z domu wychodzą. Gorąco. To jest 10 godzin rano, to mam... Jest 11. Teraz? No już jest 11. A mio orologio portale 10:40. 10:40, to już prawie jest 11, nie 10. Dobra, są 3-1 stopni. Santuno grazie. A ja widzę tam 25. Perché stavamo nel garage. Dobra, słuchajcie. Jedziemy i zobaczymy się na miejscu. Pokażę wam, gdzie będziemy. A przed nami maraton. Maratona, maratona. Tak, cała Warszawa prawie jest zamknięta. Nie maratona, maratona. Wszyscy dzisiaj biegną. No i kochani, dojechaliśmy na miejsce. Zobaczcie, to jest nasza miejscóweczka. Jesteśmy tutaj nad kanałkiem. Tam się rozłożyli moi rodzice i rozpalają grilla, gdzie tata przygotowuje. A ja mam kocyk i zaraz się wysmaruję i będę produkować witaminę D. Przez parę minut, bo nie mam zamiaru leżeć tutaj plackiem i się wygrzewać i opalać, ale chociaż te parę minut postaram się miło spędzić, poleżeć chwilę i trzeba będzie się chować, bo powiem wam, że jest bardzo, bardzo gorąco. Patrzcie, patrzcie, co to jest? To się nazywają zbiory grzybów. Co tam, Ola, jeszcze masz? Kurki. Kurki, no. I to zebraliście kiedy? Wczoraj. Wczoraj, no, jeden dzień zbiorów. Proszę bardzo. Dla nas. O, takie okazy. Cuda. Zobacz, ja też śmił, zobacz. Widzisz? Massimo, ty jesteś nienormalny. Jakie tutaj są piękne mieszkania, zobaczcie. Zaraz pokażemy wam tam dalej. Przyjdźmy z Olą, tutaj byliśmy kiedyś.
zrobiłyśmy sobie mały spacerek, ja, mama i Olka. Widzieliście, jak wyglądają mieszkanka tam. Widzę, że już wróciłyśmy, ale widzę, że Max tu śpi na kocyku. Co? Wstawaj! Dobrze ci tutaj? Sista bene, poczekaj, pomogę ci. Vieni. Vieni, papa, fat to karkówka. Właśnie z tobą było, co? Dobra, idziemy zaliczyć drugą połowę dzisiejszego grilla. No cóż, niestety wszystko co dobre kiedyś musi się skończyć, także koniec z grillowania, wracamy już do domku. Zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę pod Biedronką, bo czekam na Massimo, poszedł kupić parę rzeczy. A wracamy troszeczkę wcześniej, bo tak, po pierwsze zaczęło gryźć nas już komary, po drugie mamy robotę do wykonania w domu. A jak przejdziemy do domu, to pokażę wam co, bo moja siostra mnie troszeczkę zaskoczyła. Także muszę to dzisiaj ogarnąć, jeszcze dzisiaj wieczorem. No ale dobra, na razie nie będę wam więcej zdradzać. Zobaczycie jak już przyjadę do domu, a widzicie tam z tyłu małą zajawkę tego co mnie czeka. Wspominałam was, że czeka mnie robota. No to zobaczcie, cały koszyk grzybów. Teraz trzeba je umyć, pokroić, wyczyścić i będzie trzeba zrobić z nich sosik. Dodatkowo dostaliśmy jeszcze całą torbę kurek. Tyle prawdziwego szczypiorku. Podkradłam mojej siostrze jeszcze prawdziwe niepryskane ogóreczki i zobaczcie, dostaliśmy całą paczkę jajek od kurki świeżych, zdrowych, biologicznych, ekologicznych, czy jak tam zwał, jajek typowych wiejskich. Także jutro na śniadanie coś mi się zdaje, że będzie jajecznica, szczypiorek i do tego jeszcze kurki. No ale teraz czeka nas robota, trzeba się zająć grzybkami. Patrzcie jaki kochany, postanowił mnie wyręczyć i umyć wszystkie grzybki. Spodziewacie mi fungi. No, to myj grzecznie. A ja w takim razie rozłożę resztę naszych rzeczy z dzisiejszego grillowanka. I bardzo proszę, umyte, pokrojone. Tutaj już nam się szykuje cebulka, rozgrzewa. I zaraz będziemy do niej wrzucać nasze grzybki. Patrzcie na to. O, trochę mi tu dymi. Taki piękny sosik. Taki piękny sosik śmietanowy z grzybkami. Pyszności. Teraz tylko do niego trzeba będzie zrobić tajadelle. Posypać to dużą ilością świeżej pietruszki i będzie pyszne. A zobaczcie, Massimo, co ty robisz tutaj? Zajadasz jeszcze bez śmietany. Brawo, dobre. Mamma mia. Dobre, co? Jakie sabury, dzieciom. Nie ma to jak grzyby zbierane, świeżusieńkie, pyszności. No, to będzie jutro obiadek. No i mamy ten moment, kiedy pojawia się winko, zaraz będzie jakiś film w telewizji dobry i trzeba będzie kończyć tego dzisiejszego vloga. Powiem wam, że teraz zastanawiam się, czy będę mieć odpowiednią ilość materiału, bo jutro rano, dzisiaj to już sobie odpuszczę, ale jutro rano będę tego vloga składać i zobaczę też, jak to wszystko dzisiaj wyszło. Nie nagrywałam zbytnio dużo podczas naszego dzisiejszego grillowania, bo kiedyś już wam wspominałam, to jest związane też z tym, że moja rodzina jest nie za bardzo chętna na to, żeby przy nich nagrywać, a tym bardziej nie do końca zgadza się na to, żebym ja prowadziła takie vlogi, robiła takie vlogi. Dlatego też nie chcę ich wykorzystywać i przy nich kręcić, żeby nie robiła się jakaś dziwna atmosfera. A skoro mamy spędzić miło czas, no to każdy z was wie, że lepiej po prostu nie robić sobie takich sytuacji, nie kombinować. I ja wiem, że wy to zrozumiecie, także nie muszę się tutaj przed wami tłumaczyć, ale chciałam tylko wyjaśnić, że właśnie ze względu na to, że nie wiem jak jutro będę tego vloga składać, jak tego materiału będzie dużo, zastanawiam się, czy nie zrobić takiego składanego vloga z dzisiejszego dnia i z jutrzejszego dnia. Także nie chcę wam tutaj też obiecywać za bardzo, zobaczymy jak to wyjdzie jutro z samego rana. Także jeżeli teraz się z wami pożegnam i nie będzie dalszej części, to znaczy, że jest ok. A znowu z drugiej strony, jeżeli zaraz zobaczycie, że zaczyna się kolejny dzień, to nie zdziwcie się, to znaczy, że tego materiału było mało. Widzę, że ktoś tu do mnie pisze, tak? No to co, Massimo? Pożegnamy się chyba, co? Jesteś?
Tak, jestem. Zmęczony. Trochę. Nie, bardzo. Trochę czy bardzo? Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. No, jutro poniedziałek. Ostatnie dni sierpnia. Podobno pogoda ma być super. Także życzę Wam udanego tygodnia. I mam nadzieję, że miło spędziliście z nami dzisiejszy czas. Dobrze, wszystko dni na grill, na spacer. No. A teraz jesteśmy do domu, spokojnie. A, czyli zaczynamy nasz wspólny, romantyczny, jak ty to mówisz, wieczór. No tak, już pokazywałam, że jest wino różowe. Także do zobaczenia, kochani, w następnym vlogu. Pa, pa!